Dzień dobry, z tej strony Bonkol TV i otworzę wam do wygranej areny drzwi. Czy chcecie wszyscy Priesta? Serio? Rogal z Priestem połączony razem? Ej, a wiecie co? A ja chyba to zrobię. Zobaczymy. Rogal z Priestem połączony. Onyxia, zryw, niewrażliwość, dekonstruujesz pisy, przyzwij 6 piskląt. To jest świetna karta. Do końca gry twoja moc specjalna odświeża się za każdym razem, gdy zagrasz kartę. To ciekawe. To ciekawe. Żeby heala mieć co chwilę. Odśwież pusty kryształ many za każde zaklęcie. Nie, no bierzemy Onyxię. Dobrze, teraz tak, ale dziwne kombo, nie? Na koniec swojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi +1/+1. Bardzo fajna karta. Otrzymujesz 2 bandaże. Miniaturyzacja. Zadaj 4 obrażeń, jeśli masz kartę w ręce. Udało ci się zagrać o wyższym koszcie, czyli 4 obrażeń, okej. Okay. Wybierz, otrzymuj... To! Nie. To ja... Ej, szczerze? Teatr. Będę mógł kraść takie zajebiste jakieś karty. Jak ktoś jakiegoś giga bydlaka rzuci, to ja biorę go. Dobra, daj twojej broni +2/+2, zadaj 1 obrażeń wszystkim stronnikom, powtórz za każdego smoka w twoje ręce. A to? Kosztuje 1 mniej za każdą zmianę zdrowia twojego bohatera w trakcie twoich tur. Fajne. A to jest w ogóle... Ej, czy ja dobrze widzę, że to jest karta, która zarówno u Priesta występuje, jak i u Loka? Bo ona jest w połowie przecięta kolorem. Okej. Okay. I takich kart było więcej, że pół na pół? Mniej było. A, no to jak mniej. Przywróć sobie zdrowia przyjaznym postaciom, jeśli udało ci się rzucić świętość. Zryw, kombinacja. No, to będzie okej. O, zadaj 3 obrażeń wszystkim pozostałym stronnikom, jeśli w ręce zaklęcie światłości i zaklęcie cienia, czyli musiałbym mieć 2. Umieść wogiela slinka na spodzie talii. To będzie fajne, dochowania mu. Zadaj 2 obrażeń wszystkim wrogom, zadaj 1 obrażeń, jeśli twój bohater otrzymał. Dobra. Obszarówki. Zasnął twoją rękę, twoją kartą w swojej talii, następnej turze przywróć, okej. Okay. Dobierz zakręcie lodu. Gdy zagrasz najbardziej wysuniętą w lewo, zadaj obrażenie losowemu wrogowi. Kurde, ale słabe karty są, widzowie. Przyzwij kopię bohatera, jeśli twój bohater otrzymał obrażenia w tej turze. Nie no, słabe coś te karty. Jeśli masz więcej smoka, otrzymuje +3 do ataku. Wyłów kartę, zmniejszaj koszt o 3, jeśli to zaklęcie. Nie no, to na smoki będziemy musieli grać. Gdy student zostanie uzdrowiony. Jezus Maria. Tego biorę z uzdrowieniem. Wycisz przyjaznego stronnika, następnie zadaj obrażenia równe jego atakowi losowo rozdzielone między wrogich stronników. To jest w ogóle OP karta. Za 1 many 1/4, nie? Zadaj 2 odkryj zakręcie z twojej talii. Dobra. Nie no, widzowie, to będzie 0-3. To będzie 0-3. Tu będzie 0-3. Tu już tu nawet nie ma co. Piątka czy broń? Biorę broń. Dobierz karty, to twój bohater zaatakuje, dobierz pirata. Odkryj smoka, następny smok kosztuje 1 mniej. Zagraj ponownie 5 kart. O nie, dobra, to nie. Daj przyjaznemu stronnikowi +2 zdrowia. Cofnij, kosztuje do ręki. Dobra. To będzie dobre do oczyszczenia. Odkryj zakręcie lub otrzymaj tajemniczy. Umieść kartę o najwyższym koszcie z twojej ręki na szczyt twojej talii. Czekaj. Umieść kartę o najwyższym koszcie z twojej ręki na szczyt twojej talii.
Ja, czekaj, jest co? Mam na ręce jakąś kartę i co on robi? On mi ją bierze i on mi ją kopiuje, czy on mi ją z ręki... Ale to po co miałbym to wtasowywać? Po co miałbym wtasować do talii moją kartę, jak chcę ją mieć na ręce? Aha! Chodzi o to, że za dwa many 4-4 rzucam, dlatego to jest takie... Wybierz stronnika, ukradnie jeden punkt zdrowia wszystkim pozostałym. Czekaj. Wybierz stronnika, ukradnie jeden punkt zdrowia wszystkim pozostałym stronnikom. Co ty gadasz, ej? Przyzwij kopię tego stronnika. Dawaj to. Gdy twój bohater zaatakuje, czyli to się nie wydarzy. Dobra. Dobieranie kart weźmiemy. Przyzwij dwóch piratów, 3-3 z ukryciem i umieść to. O kurde, agent WW, moi drodzy, OP. No, agent WW. To wezmę. Dodaj tą miksturę. Ty, ale gówno karty, widzowie. Twój bohater zmienił się swoje. Odkryj smoka, następny smok kosztuje mniej. Ej, jakie gówno. Zadaj nam wszystkim, jeżeli masz więcej smoka. Miniaturyzacja, gdy rzucę zakrycie po raz pierwszy. To jest fajne. Ej, tu nie ma co zagrywać w ogóle. No i smok. Ale to jest w ogóle, to nie jest smok. To jest posąg, prowokacja. Dobra, 0-3 widzowie. Co tam w ogóle, buraczku? Co szalejesz? Co tam, co to jest? Pokaż. Ubezpieczenia mienia. Coś ty tam wrzucił. Kontra król lisz. Ej, buraczku, ile masz już pizzów? Przynoszą mrok. O kurde, ale nikt potężną... Nikt nie umknie przed moim gniewem. Co? Ej, what? Moi drodzy, Andrzej Śledź zrobił zbiórkę na Powodzian i powiedział, że jak zbierze się 2000, to robi stream z Gotika i już jest 12 tysięcy. Stream z Gotika, stream w koszulce Gotika, gwarantowane minimum 3 godziny streama. Aha. No to nieźle. Chyba muszę wziąć Onyxię. Ja też coś powinienem zrobić? Ale co powinienem zrobić? Może... Może nic. Ej, ja nie mam w ogóle stronników. Co to jest za deck? Jak tu nie ma w ogóle czym grać? Ale popieprzony deck. Witaj. Ja nic nie przywłaszczę, bo ja nic nie obiecałem. Póki co nie było żadnych ustaleń.
Ej, 100 tysięcy dał stream w basenie, dobra. Przywróć, jeśli dzieje światłości, gdy było w ręce, dobra. Graj, gościu. No. Ciekawe, co chłop wymyśli. Aha. No, graj. Chłop nie wie, co się dzieje, że ja nie zagrywam stronników. Totalna paranoja. A skąd jesteś, Piturek? Jakiego miasta? Jak on mi rzucił... Jak on wrzucił wilka? Rekonesans, to też ciekawe. Myśl. Ciężka sprawa, tu nie ma co grać w ogóle. Tak sobie myślę. Nie? Losowego. Ciekawe, którego zniszczymy. Dla cienia jesteś tylko pionkiem. Nie wiem. 50 na 50? Kurde, daj spokój. Ja grywałem ustawkę, no przecież grałem długą ustawkę, dużo grałem. Ty jesteś skąd? Z Wrocławia? To ma być ostrze? Ja mam trzy. Dziękuję. Niewiele mam czasu. Jak to zagram, to zostanie mu dwóch tutaj. Z tym jest trudno. Wybierz tunika, jeden punkt zdrowia wszystkim ukradnę, to też słabo. No bo zagrajmy tak. Ale mam kurde giga gówniany deck. Jak tu będzie jeden win, to będzie giga dobrze. Ha? Dynamicznie. Dziękuję. No. Co tam zagrasz? A, już agresywnie idzie, widzę. Dobra, dobra. Okej. I bij. My się podleczymy.
światłości oczyszczają najmroczniejsze wody. Tak, holomancy, to było coś. Świetne wspomnienia. Graj. Zobaczymy, co chłop zrobi. Przespałeś pierwsze tury. No nie, daj spokój. Same czary miałem. Nie miałem co wystawiać na stół. Oho, kryształ, czyli coś za 8. Uwaga. Aha, no to pięknie. To jest OP karta w ogóle, że on to dostał. Ale gówno. No i wryj. No. To jest ciekawe. Siedem, pięć, dobra. Zanurz się w niej. Ta bitwa dowodzi twej potęgi. Aha! No to ciul. Nie no, byłby możliwy, nie wiem jak to możliwe, nie wiem, to jest, nie pytaj mnie, nie wiem jak to się stało, gramy. Wrocław szykuje się na wielką falę powodziową. W niedzielę późnym wieczorem ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Mieszkańcy masowo ruszyli do sklepu po wodę. Kolejka była gigantyczna, szóstej wody już nie było. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Kurde, no to wszystkie są do wywalenia karty. Ta-ra-ra, na-na-na, na-na-na, łeb mnie boli, na-na-na. Nie rozłączaj się. Dobieraj zaklęcia, aż będziesz mieć pełną rękę. Dawaj to. Czy będą tę wodę pić jeszcze miesiąc po powodzi? Dobra, ty nawet nie wiesz, stary, jak to wygląda. Nigdy nie wiadomo, chłopie. To jest, pamiętaj, że to jest ogromne miasto. Ogromne miasto, więc ciężko jest... ciężko jest przewidzieć, jak to się zakończy. No, buraczku,
Ty byś proponował Maltę, żeby się wyprowadzać? Tak? Osłonić oczy. Tyriru, tyriru, tyriru. Nie no, taką Maltę jak już zaleję, to już zaleję całą i jej nie ma, nie? No wiadomo, no. Wypadki się zdarzają. Holomancy, to było coś. Świetne wspomnienia. Potrzebuję kwarancji? Norwegia, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Francja, Holandia, Portugalia, Belgia. Dużo jest fajnych miejsc. No, dużo jest takich miejsc. Ale ja nie mam, jakbym sobie teraz pomyślał, czy ja bym chciał się wyprowadzić gdzieś do kraju innego, bo o tym marzyłem, to chyba nie mam. Znaczy marzyłem. Tak, nie marzyłem. Potrzebuję tego. Panie Bąkol, czy teraz ludzie za bardzo tak panikują? Czy jest się czego obawiać? Jak to interpretować? No, Pitutek, do Wrocławia idzie druga fala. I to nie jest tak, że może przyjdzie, tylko przyjdzie na pewno. I oni już nawet obliczyli, jak ona we Wrocławiu będzie miała ile metrów. Więc tam jest kwestia tylko, gdzie ty będziesz mieszkał. Czy cię odetnie, czy można powiedzieć, że nie odczujesz tego. W jakim stopniu? Myśl. Cieszę się, że jesteście. KOFIN45 jest szefem od 8 miesięcy. Witam pana Dawidka. Dziękuję bardzo, KOFIN45. Moje osiedle jest słynne na całą Polskę przez pizzę, którą doręczali przy wyborach. A, ale ja nie słyszałem o tym w takim razie. Ja nie słyszałem o tym. No, gościu, masz dużo kart. Ładuj coś na stół. Ładuj! Działać natychmiast. Uwielbiam zakupy. Dla cienia jesteś tylko pionek. Podnieś kotwicę! Podnieś kotwicę! Presto! Gotowe.
Czy Ostrawak dawał znaki życia? Nie. Ostrawak nie dawał znaków życia i to jest przykre, bo ja widziałem, jak wygląda Ostrawa aktualnie zalana. Przynajmniej ta część miasta. Stoisz przed Infernalem! Tak łatwo się Ty mi muszę tak zrobić. Odbudują się za twoje podatki, dokładnie w tych samych miejscach i nadal nie będą ubezpieczać. Jezus Maria! Woda na terenach zalewowych! Powiedzcie, wygrana jest twoja. Oni byli w szoku. Tego się nikt nie spodziewał. Majew kontra król! Patrząc na Kłodzko, uważasz, że ich rynek jest terenem zalewowym? Czy ty mnie małpujesz? Nikt nie umknie przed nie, Patty, tyle nie kosztuje. To się inaczej płaci te ubezpieczenie tam na rok. A ja nie wiem, czy są w ogóle ubezpieczenia na wypadek klęski żywiołowej. Przecież jak jest ten, to przecież ubezpieczalnie się wtedy w większości ubezpieczeń nie wypłacają. Nie rozłączaj się. Co to jest? Szaman? Mhm. Przykładowe ubezpieczenie. Dom za 1 000 000 plus sprzęt za 100 000 000. Koszt około 1000 zł na terenie zalewowym. Od powodzi też. Pokaż to jeszcze raz, panie Buraczku. Cisza przed burzą. Nie rozłączaj się. No i widzisz, panie Buraczku. Czyli trzeba by było, nie? Wszystko, czego dotknie światło. Czyli trzeba by było się ubezpieczyć. Wszyscy śpiewają ze mną! Nie rozłączaj się. Moment. 044. No dobra. Osłonić oczy. Pieniądze lecą. Lidl wyskoczył, moi drodzy, i zasłonił mnie od razu. Mhm.
Dobra. Dobierz karty, zniszcz stronnika. Pirata, kto jest atakuje losowego wroga. Cieszę się, że jesteście. Telefamilii jest szefem od 4 miesięcy. Witam pana Bonkola. Oto sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana. O, Magula. Witam, dziękuję ci bardzo serdecznie, Telefamily, za 4 miesiące. Oho, zamrożonec. Przywróć losowego stronika o kości 7. Nie mogę tego zagrać. Zagram to. Oto sprawiedliwość. No. Siadło. Dawaj, panie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dwie iserki na ręce mam. Przyzwij, a nie przywróć tam było. Witaj. Tutaj kurde za bardzo nie ma co robić, moi drodzy. Oto sprawiedliwość. Zastąp kartę, zastąp rękę. Nie no, tu to akolita to by dociągnął za dużo kart chyba. Bo mogę tak zrobić. On by 4, to się przepalę. To bym musiał zagrać. To bym musiał zagrać, tak. Graj. Następny iserkę bym wyrzucił. Czy możesz potwierdzić, która walka Fame to ty kontra Tutek? Co? A w ogóle właśnie, ale żeś mi przypomniał. Co z Tutkiem w ogóle, ciekawe? Co on gdzieś do roboty poszedł? Zniknął ze świata influencerów i streamerów. No, Potul Arena obecnie jest. Arena jest aktualnie totalnym gunwem. Śnie, a cały świat drży w posadach. Tylko, że on ma chyba lital, nie? Bo on zrobi 5, no ma lital. No ma lital. Arena to gówno, dlatego w nią gram. Majew kontra Illidan. Chłopcy, nie można upolować. Odnalazłam moją ofiarę. Wybierz wrogiego stronika, otrzymujesz. Dobra, wybierz stronika. Dobra, moi drodzy, tu nie ma co kliknąć. Tu nie ma, to jest taki gówniany deck. Zwierzęta też biedne ucierpią.
A tam zwierzęta, ja wiem, wszyscy cierpią. Nie ma co szaleć z tymi zwierzętami. To nie ty wybierasz różdżki w zasku. Dziwię się, że z tobą jestem, jak ty takie rzeczy pierdzielisz. Nie, Patty, to nie o to chodzi. Ja mam obecnie już dość, bo mi się co chwilę wyświetlają jakieś posty takich nastolatek, które... Tam ludzie, kurde, już się na linę chcą wieszać, bo dorobek całego życia stracili. A tam na przykład, o Boże, serce mi pęka, jak na przykład tam gdzieś widzą jakiegoś kotka na drzewie, nie? Tak sobie myślę. To różdżka wybiera ciebie. Nie, jeża uratowali, nie kreta, jeża. Dziś ochrzczono bohatera narodowego na demotywatorach gościa, który na ogródku działkowym po prostu jeża wziął i uratował. Nie no, to ja rozumiem, bardzo fajnie. Fajny gest. Czy to takie złe, żeby ratować zwierzęta? Nie. To nie jest złe. Czekaj. Prowokacja. Dobierz zakręcie świętości i zakręcie cienia. Ty. Sześć. Moment. Trzy. Myśl. Zachowaj czujność. Kierunek wyprzedasz! Nie no, ja akurat mam taki priorytet, że ja uważam, że w pierwszej kolejności trzeba ratować człowieka, na przykład, a nie zwierzę. Przepraszam, możecie się ze mną nie zgadzać. Widocznie dziwny jestem. Ale wizło, traja! Ale wizło, traja! Nie no, ale nie, bo Patty, ty właśnie zbyt zero-jedynkowo to traktujesz. Ja oczywiście jestem za tym, żeby biegać i ratować zwierzątka i tak dalej, tylko tutaj jest troszkę inny problem, wiesz, bo myśmy to wczoraj poruszali, że podczas zaangażowania, żeby uratować jakieś zwierzę, czasami trzeba tak dużo sprzętu i ludzi zaangażować, którzy mogliby kilka istnień ludzkich uratować w tym momencie. Po prostu z tym jest problem, że w takiej sytuacji jest nawet nieodpowiedzialnym, a nawet czasami nierozsądnym brać i angażować tak dużo strażaków, żeby uratować jedno zwierzę, które jest tam na wysepce na przykład, bo po prostu na to nie ma czasu tak czasami i sprzętu, myślę, i ludzi. O to chodzi. Dobra. Wszystko.
czego dotknie światło. I ludzi, i zwierzęta. Ale nie no, ratują i ludzi, i zwierzęta. Tak. Okej. O, to jest w ogóle bardzo fajne. To sobie ukradnę. Dwa smoki są. Bananasy, daj. Takiego, nie wiem co to na przykład warto ratować, się... Nie no, ja nie wiem, no dużo było sytuacji, ogólnie to, wiecie, to tak serduszko raduje i to są piękne takie przejawy altruizmu, że tam jest zdjęcie, jak ktoś niesie kotka albo psa, oczywiście to jest bardzo, bardzo budujące i też przywracające nadzieję w człowieka, oczywiście. Tak sobie myślę. Oto sprawiedliwość. Oczy. Graję. Za burtę z chęcią. Samochody będą na promocji, tak. Tak sobie myślę. Oto sprawiedliwość. Osłonić oczy. Ja chyba to zagram, gówno. O? Niechaj przemówi do mnie ból. Fale światłości oczyszczają najmroczniejsze wody. Ale dziwna karta, nie? Nie, dziwne to było. Coś ty zagrał? No zobacz sobie. Dziwna karta, ona mi jakby dała cztery inne karty stali i wróciły po tej turze normalnie te karty wszystkie do siebie. Nie o to walczyliśmy. Witaj w załodze. Ha!
zanurz się w niej. Będzie pole. Oto sprawiedliwość. Mam pełną rękę. Essa. Co tam się dzieje? No jeśli Bąkol nie uważa zwierząt na równi z ludźmi, to jest zrozumiała postawa. Znaczy, bo żyjemy w czasach, gdzie jak się powie, że na przykład człowiek dla ciebie jest ważniejszy niż zwierzę, to jest to jakaś kontrowersja i w ogóle jesteś złym człowiekiem, nie wiem. Dziękuję. 4. Dziewięć. Będzie bole. Dajcie kolejne. Co się stało? To nie daje? To nie bije w niego? O kurwa. To kiedyś zadawało. Oni to zmienili. Kurde, oni to zmienili. Ale Murloc zryw. No nie, no zryw to nie szarża. Jezu. Zniszczyło go, okej? Nie no, on musi się uleczyć. Jak się nie uleczy, to przegrał. Pełnej harmonii. No spoko. To dalej. Wszystko się stopi. Spoko. Cieszę się, że jesteście. Haradum podkreślenie jest szefem od 4 miesięcy. Pozdrawiam Bąkol Life. Pozdrawiam Bąkol Life. Dziękuję Haradum za 4 miesiące. Witam ponownie gościu. Pozdrawiamy Bąkola. Pozdrawiam Bąkola. Pozdrawiamy Bąkola. Po co ludzie wiezią te biedne zwierzęta w domach dla własnych zachcianek? Nie mogliby w domach, nie byłoby... na dworze nikt powinni nie trzymać. Przed moim gniewem. Cieszę się, że jesteście. DANCELL 476 jest szefem od 27 miesięcy i ja też. I ja też. Ale sobie serek zrobimy. Ale będzie serek, patrzcie. Ale zagramy serek. Patrzcie, gramy serek. Patrzcie, gramy serek.
Mhm. Gram sercio. Magicznie dojrzewający ser tylko uda. Przyzwij trzech losowych stronników o koście 2. Ulepsza się w każdej turze. Pancerz sprzedam, niewielkie ślady użytkowania. Mhm. To Counterspell. No, zobaczymy, co on tam zagrał. 4. Dobra, Counterspella nie ma. To jest to, że uderzy za 6. To chyba niech to uderzy. Cieszę się, że jesteście. Koka podkreślenie jest szefem od 38 miesięcy. A witam, Koka! Dzień dobry, ale ty uchromiłeś pociąg! Dzień dobry! Krungo Smile Wave. Krungo Smile Wave. Broń. Oto sprawiedliwość. Osłonię odcięcie. Gotowe. Traj. Pari papa. Patrzcie, jak wygląda w ogóle ten wodoślizgacz. Jedzie na kaczuszce. Oto sprawiedliwość. Może być. Ten powinien ukraść. Trzy, zniszcz. To ja bym sobie karty dobrał, ale to by było słabe. Trzy, wybierz stonika i ukradnie. No fajne to by było. Ach, z holomancji, to było coś. Serwus, kliencie. Tak to zrobimy. Nie, spoko, kochanie. Nic nie chodzi. Oho. Weźmiemy sobie go, cofnijmy. Drugi serek sef zrobimy, nie? Samo się nie zrobi. To trzeba ubić i tego trzeba zagrać. Magicznie dojrzewający ser tylko u nas. Oto sprawiedliwość. Nie. Dobra, on ma trzy karty, widzowie. Atakujemy tym serem. Jedziemy. Wow! Ale essa! Kradzież życia, agonia. Wtasuj do twojej talii fragment, który po dobraniu przywróci na pole bitwy Mida. Albo rozdziel 8 obrażeń. Ale serek zrobił kino. Serek. Przepyszny serek. Przepyszny ser.
robił kino. Midas. Ciekawe, czy bójkę będzie miał. Auć, auć, auć! No to już. To jest 8. 13. To mogłem zagrać. Dobra. Olbrzym idzie, olbrzym idzie. Rzuć na wrogów zaklęcia na maga o łącznym koszcie 20 many. Aha. Piękna karta. Aha. 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 No to cudowne to było. Nie zapomnę tego nigdy. Niezłe zagranie. Nie no, fajne to było, fajne. Olbrzym przyszedł, olbrzym przyszedł! Nie przed moim gniewem. Dobra, kochani moi, teraz robimy, bo jest 3-2 już. Wracamy. Serek ugrał. Ale może nam się uda po raz kolejny serek dobrać. Tylko żeby dostać serek, to trzeba to, smokologię mieć. Wstęp do smokologii. Smokologia, smokologia. To jest taka patologia. Smoko, 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 hej! Smoko, 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 hej! To nie ty wybierasz różdżkę, głuptasku. To nie ty wybierasz różdżkę, głuptasku. No najlepsze jest to, że nie mam co ci zagrać. No, nie zagram tego, nie mam jak. Nieźle, widzowie, nieźle. Niezłe zagranie, moi drodzy, póki co. Niezłe zagranie robimy, niezłe zagranie. Kolejne niezłe zagranie. Dochodzę na linii frontu. Tu jest niezłe zagranie. Niezłe zagranie, kolejne niezłe zagranie. Mhm. Niezłe zagranie. Ja pierdolę. Niezłe zagranie. 7 kart. Gotowe. Niezłe zagranie. Co za słodziak! No nie mogę. Niezłe zagranie. Niezłe zagranie.
Graj. Niezłe zagranie. Niezłe zagranie. Niezłe zagranie. Dobra, teraz tak. To zadajemy. Ten trzeba usunąć go. Jeśli masz więcej smoka, kurwa, no nie mam smoka, kurwa. Nie mam co grać! Kurwa mać! Nie ma co grać! Śryśl! Raz, dwa. Kurwa. Tak sobie myślę. Z holomancji. To było coś. Świetne wspomnienie. Tak. Tam są constructed deki już. To już są Nowak oszukane deki. Ty sobie składasz deck z kilku kart, a oni przychodzą i mają swój taki myk, 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 myk. Rabia, rabia, rabia. Nie jesteś w stanie pojąć potęgi królowej. On bardzo by chciał zostawić tą bestię, nie? Tego na stole. Bo on daje giga value, no. On ma splash. Czy tam cliff attack. Ale ja w sumie nie mam stronników na stole, więc on musi być powściągliwy. Nie wiem, mi się wydaje, że on, no właśnie, on będzie chciał... Tam, będzie za wszelką cenę. On poświęci trzy czary, żeby go uratować, nie? On zesra się, ale się nie da. Dobra, to co zrobimy, widzowie? Cztery, tego bym schował. Chociaż ten z szarżą, ale nie mam smoka, no i to jest to. No kurwa, gdzie jest jakiś smok? Tak sobie myślę. Cztery. Pięć. Aha. Czy mam w ręce smoka, go nie mam. To mi nic nie daje. To mi też nic nie daje. No muszę to zagrać. Tego sobie schowamy. No i zobaczmy. No. Statua nie jest smokiem. Zobacz, on wygląda jak smok, ale on nie ma, to jest stronnik, on nie ma napisane tutaj, że on należy do jakiejś grupy kart smok. Ja bym cofnął typka. Kurde, tak się zastanawiam właśnie, czy go nie cofnąć. Ale może zrobimy atak nim, wiesz? Mhm. Oddech. Dobra, zagrajmy tak. Trzymaj, tak, cofnijmy. Oto sprawiedliwość. Oto sprawiedliwość. No, to musimy wziąć. Bo to na następną turę. Ale tu muszę się podleczyć. Bo to bym musiał wziąć na to, żeby się kombiło to ze smokiem, nie? Zobaczymy, jakiego mocarza mi teraz wystawi. Oho! Oho! Oho!
O! Oto sprawiedliwość! Dobra, Alex sobie weźmiemy. Zobaczymy, czy nas wykończy, czy nie wykończy w tej turze. Oho! I teraz patrzymy. Oho! O, mu da szarże pewnie i go zbufuje. Nie, no raczej nie. Czekaj, zaraz, Patty, bo ja, muszę chwilę. Oto sprawiedliwość! Przyszła mi taka podsumowująca myśl tego. Mega zwraca uwagę na to, że ktoś ratuje zwierzę. W momencie tragedii ludzkiej wszyscy się skłoni pomagać innym ludziom. To jest normalne, ale nie każdy pomyśli o stworzeniu bardziej bez... Nie, no to dlatego ważne, że są takie osoby, które też o tych myślą, bo na przykład jest coś takiego, że ludzie... Są ludzie, którzy nie widzą takich rzeczy. Że są... Wtedy mówi się, że są... Jak to się mówi? Że są niewrażliwi czy coś? Ale no, że na przykład są tacy, którzy to widzą. Dostrzegają jakieś każde zwierzątko i tak dalej, które potrzebuje pomocy, nie? Aha, fajne smoki. Statua. Myśl. Tego tu. Tego tu. Można by było statuę zrobić. Bomba. Myśl. Ale jak bombę teraz zagram... Bombę trzeba zagrać po uderzeniu w tego. Rozumiesz? Ja bym tak zrobił. Oho, na ryj! Oho, na ryj! Aha! Aha, aha, aha! Tak po prostu, aha! Aha! No, to aha! Tak o! Aha! Nie wiem, tu jest jakieś piekło, nie da się wyjść powyżej, kurde, 3 winów. Jakieś giga... Arenowe piekło.